Rozpoczęły się matury, dziś język polski. Była przepowiednia mojej koleżanki, spełniło się lalka, więc jest w porządku. Plaga pijanych kierowców. Rekordzista niechlubny, bardzo duża zawartość alkoholu, bo blisko 2,8 promila. Kozi przenosi się do Zielonej Góry. Będziemy pokazywać polskie kino, to najświeższe, najnowsze. Kronika Lubuska, Łukasz Kamiński, dzień dobry. Wpływ wolnej woli na los człowieka na podstawie lalki Bolesława Prusa to jeden z tematów tegorocznego egzaminu dojrzałości. Kolejny to wiersz amerykańskiej poetki Elizabeth Bishop, Ta jedna sztuka. Zielonogórscy licealiści zadowoleni z tematów. Lalka to był pewniak, krzyczeli po wyjściu z egzaminu. Jutro maturzyści policzą się z matematyką. Przystrojona sala gimnastyczna, równo ułożone ławki i krzesła. Matura musi się punktualnie rozpocząć. Kilka minut przed egzaminem było nerwowo, ale maturzyści podkreślali, że raczej są spokojni. Pamięta pan, jak walczyła husaria? Nie mam pojęcia. Do końca. I tak też będziemy walczyli. Czytałem dużo streszczeń, bardzo opracowania lektur. Nie, jakiegoś wielkiego stresu nie ma. Czuję, że będzie dobrze. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych maturzyści zabrali się do pracy. Czas 170 minut. Do dyspozycji słowniki, woda, przybory do pisania i to, co w głowie. Możemy przeciąć arkusze. W tym roku egzaminów jest więcej. Teraz oprócz trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, język polski, obcy i matematyka oraz dwóch ustnych, polski i obcy, trzeba też koniecznie przystąpić do jednego rozszerzonego. Angielski, niemiecki, bo to wiadomo, ponieważ jeszcze ich od dawna w podstawówce zaczęłam. I dwa kolejne języki to jest język francuski, język hiszpański, również na poziomie rozszerzonym. Dziś najważniejszy był język polski. Tematy, wola człowieka czy niekontrolowane siły decydują o losie ludzkim. Na podstawie lalki lub interpretacja wiersza Elizabeth Bishop, Ta jedna sztuka, zdaniem polonistów, bułka z masłem. Należało napisać na temat tego, czy los ludzki jest zdeterminowany, czy też człowiek sam decyduje o nim. I myślę, że to uczniom bardzo odpowiadało. Maturzyści też nie przejęli się tematami. Niektórzy systematycznie przygotowywali się do matury przez 3 lata i sięgali po obowiązkowe książki, inni celowali właśnie w lalkę. Uczyli się głównie na jej podstawie i trafili w 10. Była przepowiednia mojej koleżanki, spełniło się lalka, więc jest w porządku. Lalka, wszyscy mówili, że będzie lalka, więc tą lalkę też się jakoś bardziej pomęczyło. Bardzo dobry tekst, no łatwo się z tego wybrało. To, co napisałem, to jest mniej więcej dobrze, czyli powinno być zdane elegancko nawet. Matura to ogromny stres dla licealistów, denerwują się rodzice i nauczyciele. Dyrektorzy szkół nie tylko drżą o wynik egzaminów. Sporo obaw pojawia się przed maturą, bo przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu to prawdziwe wyzwanie. Takie procedury, jak się śmieje, jak pilotaż Boeinga mniej więcej. Także to jest naprawdę stresująca sprawa, żeby wszystko grało, żeby się co do joty zgadzało z arkuszami, z kopertami i tak dalej. W Zielonej Górze w klasach maturalnych uczy się 1735 uczniów. Jutro maturzyści policzą się z matematyką. Niemal 3 promile alkoholu w organizmie. Takim niechlubnym rekordem może poszczycić się kierowca złapany przez zielonogórskich policjantów podczas długiego majowego weekendu. Plaga pijanych kierowców to wciąż największe przekleństwo i zagrożenie na drogach nie tylko naszego powiatu. Jeżeli nie jesteśmy pewni swojego stanu, możemy go za darmo i anonimowo sprawdzić na głównym posterunku policji. Po majówce na drogach wyraźnie bezpieczniej. Dziś do 15 zielonogórska drogówka nie zatrzymała ani jednego nietrzeźwego kierowcy. Długi weekend nie wyglądał tak kolorowo. Nauczona doświadczeniem policja wypuszczała na ulicę 15 patroli drogówki dziennie. W ramach akcji Trzeźwy Poranek i Trzeźwy Kierowca przeszło kontrolę 2000 kierowców. Pod względem zdarzeń drogowych naprawdę był to weekend bardzo bezpieczny. No niestety w dalszym ciągu zdarza się natomiast, że zatrzymujemy nietrzeźwych kierujących. Majowe kontrole zaczęły się już w czwartek wieczorem. Podczas całej majówki policja zatrzymała 5 pijanych kierowców, w tym jednego pod wpływem narkotyków. Rekordzista niechlubny, bardzo duża zawartość alkoholu, bo blisko 2,8 promila, także no... Widać, że jeszcze niestety nie wszyscy do końca mają tą świadomość, że nie wolno w takim stanie kierować.
Mundurowi mają też swoich sprzymierzeńców. W namierzeniu pijanego kierowcy pomógł mieszkaniec Zielonej Góry, którego niepokój wzbudził poruszający się slalomem Renault Kangoo. Mężczyzna postanowił zareagować, powiadomił policjantów. Policjanci ruszyli w pościg za wskazanym pojazdem. Okazało się, że podejrzenia tego zgłaszającego się potwierdziły, ponieważ kierujący Renault miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy możemy, nie wsiadajmy za kierownicę. Wątpliwości pomoże rozwiać to urządzenie, dostępne za darmo w Komendzie Głównej Zielonogórskiej Policji. To jest w zasadzie tylko wskazanie tak i nie, bo to nie jest urządzenie dowodowe. Wystarczy podmuch, a alkoblow da znać, czy możemy kierować. To system zero-jedynkowy. Zachęcamy wszystkich do przyjścia do komendy w Zielonej Górze, bądź też do komisariatu w Sulechowie. Tam każdy może sobie anonimowo sprawdzić, czy rzeczywiście może już wsiąść za kierownicę. Za jazdę po pijanemu grożą 2 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Prawo i Sprawiedliwość ma dość nadużyć. Wybory mają być przejrzyste i uczciwe, dlatego PiS powołuje Korpus Ochrony Wyborów. Niedzielne wybory prezydenckie w Lubuskiem będzie kontrolować ponad 1000 sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Apel skierowany do komisarza wyborczego w Zielonej Górze. Autor apelu Jerzy Materna. Zwróciłem się do komisarza, żeby pomagał. W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenta Rzeczpospolitej i mając na uwadze rzetelność procesu wyborczego, PiS prosi o wsparcie działań zwiększających transparentność prac komisji wyborczych. Jeżeli 2-3% jest głosów nieważnych, to już jest po prostu alarm w Europie Zachodniej, a u nas to było przecież ponad 17%, to pokazuje o tym, że trzeba jednak spróbować to wszystko kontrolować. PiS dzięki wsparciu wolontariuszy, mężów zaufania i członków komisji będzie 10 maja dokładnie liczyć głosy. Tak aby, co podkreślają działacze, uniknąć sytuacji z jesieni ubiegłego roku. Przypominamy, blisko 20% głosów w wyborach samorządowych było nieważnych. We wszystkich komisjach zarejestrowaliśmy swoich członków obwodowych komisji wyborczych. Natomiast niestety niektórych w wyniku losowania oczywiście się nie udało. Natomiast mamy tam mężów zaufania, także staramy się wszystkie komisje obstawić. Prawo i Sprawiedliwość wkroczyło na wyborczą prostą wybory w niedzielę. PiS dziś prezentuje list Andrzeja Dudy do wyborców. W krótkim tekście kandydat wraca do składanych obietnic wyborczych. Przypomina m.in. o zmianie wieku emerytalnego. Jest to kompendium programu Andrzeja Dudy, począwszy od obietnicy obniżenia wieku emerytalnego, poprzez zapewnienie, że euro zostanie wprowadzone w Polsce wówczas, kiedy będzie nas na to stać. W sondażach wyborczych Andrzej Duda zajmuje drugie miejsce. Kandydat PiS cieszy się średnio 25% poparciem. Radna Bożena Ronowicz wsiadła na rower i ruszyła zielonogórskimi ścieżkami przygotowanymi dla cyklistów. Przejażdżka była udana, a radna wrażeniami podzieliła się w ratuszu. Ronowicz podkreśla, że odcinek z betonowych płyt przy ulicy Łużyckiej jest szczególnie atrakcyjny dla rowerzystów. To bzdura, twierdzi szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu i kolega radnej z ratusza Robert Górski. W jego opinii betonowe płyty tylko szkodzą rowerzystom. Na pierwszy rzut oka tradycyjna ścieżka rowerowa. Ta przygotowana jest specjalnie, to referencyjna ścieżka zaprojektowana z myślą o cyklistach. Użyte materiały i sposób wykonania ścieżki mają dawać rowerzystom radość z jazdy. Korzystam z tej ścieżki rowerowej. Tą ścieżką miała okazję przejechać się radna Bożena Ronowicz. Wrażeniami podzieliła się w ratuszu. Jest to ścieżka rowerowa zbudowana z płyt. I muszę pochwalić tutaj miasto, że ta ścieżka spełnia oczekiwania jednoznacznie rowerzystów. Te słowa nie mógł wierzyć Robert Górski, miłośnik dwóch kółek, szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu i radny. Udał się więc, aby sprawdzić. Bo myśleli, że im więcej betonu zrobią, tym to będzie sztywniejsze. My też mieliśmy okazję przejechać się tą ścieżką, ale nasze obserwacje zostawiamy póki co z boku. Wsłuchujemy się w głos eksperta. Ty. I tu jest bardzo podobnie. Jedzie się rowerem i co metr mamy taki uskok, to wszystko jest wyczuwalne. Kierownicy, nadgarstki rowerzystów są narażone na niebezpieczne drgania. To na pewno zdrowiu rowerzystów nie służy. Zdaniem radnej gładka i bezpieczna ścieżka, zdaniem Górskiego to nie do pomyślenia, aby cykliści jeździli po takiej trasie. To musi być asfalt, podkreśla Górski. Ta nawierzchnia, przy której stoimy, była układana jakieś pół roku temu. Już te płyty zaczynają klawiszować i jest taki efekt podczas jazdy na rowerze porównywalny do jazdy pociągiem po starych torach. Ta ścieżka jest
prosta, gładka. Sprawa z doborem nawierzchni ścieżek rowerowych w Zielonej Górze jest niezwykle ważna, ponieważ miasto ma w planach budowę ponad 30 km nowych tras dla rowerzystów. Twórcy festiwalu Cozy Gangsta Film, który był organizowany w Kargowej, zmieniają strategię. W tym roku będzie to festiwal filmu i teatru w Zielonej Górze, poświęcony nie tylko Maciejowi Kozłowskiemu, a również Henrykowi Machalicy i kultowemu Zdzisławowi Maklakiewiczowi. Od 11 do 14 czerwca pokazy filmowe w miejskich przestrzeniach, a w Bibliotece Norwida spotkania m.in. z Grażyną Szapołowską czy Bronisławem Cieślakiem. Był Cozy Gangsta w Kargowej, będzie Cozy Maklak Machalica w Zielonej Górze. Od 11 do 14 czerwca Stowarzyszenie Debiut wraz z Biblioteką Norwida organizują filmowo-teatralne przedsięwzięcie. Będziemy pokazywać polskie kino, to najświeższe, najnowsze, poczynając od takich tytułów jak Służby Specjalne, jak Fotograf, jak Body Ciało. Przed nami również kino polskiej prowincji, filmy z tytułowymi bohaterami festiwalu czy współczesne kino niemieckie, bo organizatorzy Zielonogórskiego Festiwalu podpisali dziś umowę o współpracy z organizatorami festiwalu filmowego w Cottbus. No, podzielimy się potem, także jeszcze tak jak w zeszłym roku mieliśmy takie zdjęcie. Będziemy tworzyć przestrzenie filmowo, teatralno-koncertowe i one będą rozrzucone po całym mieście. W tym też kino letnie, które będzie funkcjonowało zarówno w patio Biblioteki Norwida, jak i na wzgórzach winnych, czyli niedaleko palmiarni. Festiwal to również spotkania z piszącymi gwiazdami. W Bibliotece Norwida będziemy gościć m.in. Grażynę Szapołowską. Wśród autorów Marek Piekarczyk, rockman, lider zespołu TSA, a tu proszę, wspaniały gawędziarz, sypie anegdotami, ciekawymi historiami. Będziemy także rozmawiać o książce 07 Zgłoś się, bo gościem festiwalu będzie Bronisław Cieślak, a 07 Zgłoś się to kultowy serial, Bronisław Cieślak to kultowy aktor. Festiwal jest finansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Ministerstwo Kultury. W tym wydaniu Kroniki Lubuskiej to wszystko. Pięknie dziękuję za uwagę. Przed nami pogoda, sport i powiększeniem. Widzimy się w Kronice jutro o tej porze o 17:15. Premiera. Zapraszam.